Dzień dobry, zaczynamy pierwszy program, pierwszy wybór. Program nazywa się Pierwszy Wybór. To jest program, który, jak możemy wyczytać, wysłuchanie kandydatów do parlamentu w formie mikroprawyborów. Widzimy urnę wyborczą, mamy przedstawiciela wyborców, no i mamy kandydatów do parlamentu, których będziemy chcieli się dowiedzieć, między innymi dlaczego kandydują i co chcą zmienić, jeśli chodzi o prawo w Polsce. Czy boimy się tego prawa? Czy to prawo jest rzeczywiście prawem? Czy sprawiedliwość jest rzeczywiście sprawiedliwością? Ten program jest dla tych, którzy wiedzą, na kogo nie głosować, a nie wiedzą, na kogo głosować. I ten program ma pomóc w wyborze. Formuła jest taka, że będziemy wysłuchiwać Państwa zdań, Państwa opinii na zadane przez naszego wyborcę pytania. Kim jest wyborca? Wyborca to jest Anna Wójcik, dziennikarka OKO.press, pisze o prawie i polityce, koordynuje archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland, czyli praworządność w Polsce. Pod adresem ruleoflaw.pl opublikowane są treści dotyczące zmian ustrojowych, niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziów i sytuacji prokuratorów, zgodności zmian w wymiarze sprawiedliwości z konstytucją oraz standardami międzynarodowymi. Czyli wyborca jest osobą świadomą, która wie, jakie powinny być zmiany, która chce się dowiedzieć, jakie będą te zmiany. Czekam na pytania, ciekawe, jakie będą pytania. Kto będzie odpowiadał? Odpowiadał będzie Paweł Kasprzak, polski publicysta, operator i montażysta filmowy, producent i autor programów telewizyjnych, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u. Jest jednym z liderów ruchu Obywatele RP, pełni też funkcję prezesa zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP, której celem jest wspieranie, zapewnianie, finansowanie zaplecza organizacyjnego ruchu Obywatele RP. Niezależny kandydat na senatora z Warszawy, no zna prawo od podszewki, można powiedzieć, od tej... Od strony praktycznego od zastosowania. Strony praktycznej. Jest pani z nami, jest z nami Urszula Zielińska, reprezentująca Zielonych, członkini zarządu. Pracowała i mieszkała w Polsce, Niemczech, a przez ostatnie 10 lat w Wielkiej Brytanii. Do Polski wróciła w 2017 roku, kiedy zrozumiała, że nie może być obojętna na wprowadzanie autorytaryzmu i rujnowanie przyrody przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. I Sebastian Liszka, reprezentujący Lewicę Wiosnę z Warszawy, współpracownik Central Związkowych, działacz LGBT, współzałożyciel Komitetu Wygra Warszawa. Jakie są Państwa poglądy na temat zmian w prawie? Za chwilę się dowiemy, za chwilę wyborca, czyli pani Anna Wójcik, Was przepyta. A ja chciałbym zadać Wam proste pytanie, które często jest powtarzane. Czy minister Ziobro powinien podać się do dymisji po tym, co się działo w ministerstwie, po tym, co wiemy, co się dzieje w sieci, po tym, że wiemy, że są płatni trolle, po tym, że wiemy, że pieniądze publiczne trafiają do ludzi, którzy sieją zamęt i nienawiść w sieci i nie tylko. Pierwsze pytanie, ze względu może na wiek, do Pawła Kasprzak. Znaczy, to jest jakieś mało interesujące pytanie, moim zdaniem. Oczywiście, że powinien się podać do dymisji, tylko z tej konstatacji niewiele wynika, bo nie poda się do dymisji. A ja od 4 lat usiłuję przekonać współobywateli, ale też i liderów politycznych do tego, by zechcieli pomyśleć, jak takich ludzi jak minister Ziobro można skutecznie zdymisjonować. To się zaczęło od powołania tego rządu, w skład którego wchodzi Mariusz Kamiński. Ja nie mogę o nim powiedzieć inaczej, jak tylko w ten sposób, że mimo nieprawomocności jego wyroku to jest przestępca, to jest kryminalista u władzy. A on dostał teraz kolejną fuchę ministra spraw wewnętrznych i administracji, czyli jest zwierzchnikiem polskiej policji. Powinien podać się do dymisji. Pani Urszula Zielińska. Gdybyśmy mieli taką zwykłą sytuację, demokrację, gdybyśmy mieli niezależnego ministra sprawiedliwości, to powiedziałabym tak, jak najszybciej powinien, to jest skandal i jak najszybciej postępowanie powinno być wszczęte w związku z tym, co się dzieje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale w tej sytuacji, w której jesteśmy, powiem troszkę inaczej, w sumie to nic nie zmieni i to nie minister powinien podać się do dymisji, tylko społeczeństwo musi zdymisjonować tą ośmiornicę, która stoi za tym ministrem, bo to, czy będzie to Ziobro, czy to będzie kolejny nominat premiera, przepraszam, posła Kaczyńskiego, to nie zmieni naszej sytuacji. Dlatego tak ważne są więc te wybory. Więc tak ważne są te wybory, to społeczeństwo musi zdymisjonować Ziobrę z całym zapleczem.
Panie Sebastianie, Sebastian Liszka. Ja myślę, że to, z czym mamy teraz do czynienia, jest po prostu taką najbardziej mocną, najbardziej silną, najbardziej taką również ostentacyjną rozgrywką w obozie władzy pomiędzy ośrodkiem premiera Morawieckiego i jakimś bardziej takim modernizacyjnym skrzydłem PiSu, które też tam jest, i grupą skupioną wokół ministra Ziobry. W tym momencie powiedziałbym, że padły jakieś pierwsze strzały w tej bitwie, czy pierwsze bramki, bardziej pierwsze strzały, jest remis. To znaczy nie jest, na pewno jest tak, że premier nie jest w stanie zdymisjonować, nie jest w stanie wymusić dymisji Zbigniewa Ziobry. Jaki będzie kolejny odcinek tego żenującego serialu, no dowiemy się za chwilę. A my za chwileczkę przechodzimy do drugiej części, czyli do wyborów. Jak widać, przed nami jest urna. Mamy kartę wyborczą. Pierwszą kartę wyborczą, gdzie mamy trzy osoby, trzech kandydatów, no i jest jeszcze czwarte, żaden z wyżej wymienionych. To jest karta, którą przekazuję naszemu wyborcy, który jest zainteresowany zmianami w prawie. Oddaję głos, tylko żebyśmy mieli troszeczkę inny program niż zawsze są programy, gdzie wiemy, że jest pyskówka, gdzie jest proszę mi nie przerywać, jeszcze nie dokończyłem, to jest wysłuchanie publiczne. W związku z tym będziemy słuchać każdego z kandydatów. Ale żeby było to prawdziwe wysłuchanie publiczne, a nie żeby słuchać kandydata i odnosić się do jego wypowiedzi, to pozostali, którzy nie będą odpowiadać, będą mieli słuchawki na uszach i będą słuchali pięknego utworu, który łagodzi obyczaje. W związku z tym oddaję głos pani Annie Wójcik, naszemu wyborcy zainteresowanemu zmianami w prawie. Wszyscy ci, którzy są zainteresowani zmianami w prawie, niech usiądą wygodnie. No i prosimy o pierwsze pytanie. Komu zadamy pierwsze pytanie? Proszę, maszyna losująca rusza, w związku z tym proszę podać cyfrę do 9. 4. Raz, dwa, trzy, 4. Paweł Kasprzak pierwszy odpowiada. Zapraszam Państwa, proszę o założenie słuchawki. Zanim założycie, posłuchajcie, jakie jest pierwsze pytanie. Będę pytała nie tylko o zmiany w prawie, ale też o zmiany w funkcjonowaniu państwa. Po 2015 roku zaszły głębokie zmiany ustrojowe dotyczące funkcjonowania najważniejszych organów, takich jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, Sądy Powszechne, Prokuratura. Moje pytanie jest takie, jak Państwa ugrupowania widzą proces przywracania praworządności, naprawy tych organów w sytuacji, kiedy po wyborach będzie taka większość w parlamencie, że będzie możliwe efektywne działanie w tym zakresie. Macie Państwo 3 minuty na odpowiedź. Będę wskazywał, no więc proszę posłuchać muzyki. Paweł Kasprzak odpowiada. Czas start. Usłyszeliśmy w czasie którejś kampanii wyborczej obietnicę przywrócenia państwa prawa jedną ustawą. To potem zmodyfikowano na jeden pakiet ustaw. A ruch Obywatele RP takiemu widzeniu spraw się zdecydowanie sprzeciwia z kilku bardzo zasadniczych powodów. Po pierwsze, przywrócenie państwa prawa nie wystarcza, ponieważ werdykt wyborców z 2015 roku należy wreszcie potraktować poważnie. Ci ludzie wtedy, wybierając mądrzej lub głupiej, no nie wybrali mądrze, to fakt, ale mieli swoje powody, by zakwestionować to, co uznajemy za podstawowe reguły demokracji. To trzeba po prostu wziąć pod uwagę. Nasza diagnoza zawsze była taka, że zakwestionowano nie demokrację jako taką, tylko jej niedostatki. Te 3 miliony zmielonych podpisów obywatelskich we wnioskach o referenda i ustawy, to dotyczyło wieku emerytalnego i na przykład 6-latków w szkołach, to nie jest stricte zagadnienie prawne, ale to jest taki ogólny klimat, który podważył zaufanie do prawa i do instytucji demokracji w Polsce i również w tym sensie do przepisów, które to regulują. I to jest jeden punkt widzenia. Znaczy, uważamy, że trzeba bardzo poważnie rozważyć bardzo głęboką, ustrojową i konstytucyjną zmianę w Polsce. Że konstytucja jest umową społeczną między obywatelami. Poza tym, że jest również takim kontraktem między obywatelami a władzą, która stawia władzy granice ingerencji w życie obywateli i w wolności obywatelskie, to jest to również umowa między obywatelami, którą wspólnie umawiamy się respektować bez zastrzeżeń, tak jak respektowane bez zastrzeżeń są zasady savoir vivre przy stole. A to musi się stać ze zgodą wyborców.
I drugi powód, dla którego kontestujemy ten pomysł, by przywrócić najlepiej jedną ustawą albo jednym aktem praworządność w Polsce, to jest właśnie praworządność. Znaczy, Trybunał Konstytucyjny własnymi siłami możemy prawdopodobnie zarządzić dekretem, rozwiązaniem pozakonstytucyjnym. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby na to nigdy nie wyrazić zgody. A to dlatego prowadziliśmy wspólnie z organizacjami pozarządowymi, bez udziału polityków, bez udziału polskich partii politycznych i opozycji parlamentarnej, tę kampanię, która zmierzała do tego, by zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ to jest ważne źródło prawa w Polsce. To jest wyrok, który w Polsce trzeba wykonywać. Nie trzeba ustaw, trzeba zacząć od wykonania obowiązujących wyroków, poczynając od wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a kończąc na wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 3 minuty minęły. Proszę o założenie słuchawek, chociaż niekoniecznie. Mogę już słuchać chyba. To teraz już panią Urszulę Zielińską. Oczywiście nie słyszałam, co mówił Paweł Kasprzak, ale mogę się domyślać, że wspomniał o trójpodziale władzy. W każdym razie to jest oczywiste. Znaczy, ilość zmian prawnych, które doprowadziły po kolei od roku 2015 i 16, rozmontowanie niezależności Trybunału Konstytucyjnego, przez następnie zmiany systemu, sposobu nominacji sędziów do sądów powszechnych, do KRS i próba uzależnienia Sądu Najwyższego. To wszystko musi być cofnięte i rozmontowane, naprawione, tak żebyśmy z mojego punktu widzenia powrócili do trójpodziału władzy podstawy demokracji sprzed 2015 roku, gdzie to w Polsce dosyć dobrze funkcjonowało i o tym nawet sam Lech Kaczyński, gdzieś tam kiedyś są zapisy, gdzie mówił, że w Polsce trójpodział władzy funkcjonuje dosyć dobrze, więc jego brat zdecydował się to zmienić, to trzeba zmienić. Kolejna rzecz, demokracja obywatelska. Ja od kilku lat sama jestem na ulicy, zbieram podpisy pod projektami ustaw obywatelskich do wyborów. Wiem, jak bardzo trudno jest ugrupowaniom mniejszym w ogóle wystartować, czy to do Sejmu, czy do samorządu. Czyli zniesienie tych ograniczeń, zniesienie tych konieczności zbiórek podpisów, wyciągania od ludzi danych osobowych na papierze, głosowanie przez internet, obniżenie wieku głosowania dla młodzieży od 16 roku życia, bo oni są już bardzo świadomi temu, co nam grozi. Trzecia rzecz, dostęp do informacji o środowisku i do wpływ obywateli na to, co się dzieje wokół nich ze środowiskiem. Teraz ten dostęp jest, on już nie był przed 2015 zbyt łatwy, a teraz został ostatnim projektem ustawy, który czeka na podpis prezydenta, praktycznie zablokowany. Czyli dziś obywatel, obywatelka nie ma wpływu na to, czy w promieniu 100 metrów od ich domu zostanie wbudowana jak najbardziej trująca, nie wiem, inwestycja, spalarnia, hodowla przemysłowa i tak dalej. Nie mamy na to wpływu. To musi się zmienić. Kolejna rzecz, bardzo ważna, prawa kobiet, prawa mniejszości, prawa człowieka, łącznie z jakby zrównanie naszych praw w Polsce do standardów europejskich, choćby jeśli chodzi o prawa kobiet, jeśli chodzi o prawa do aborcji, do edukacji seksualnej w szkołach i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo do zrobienia. Dużo do zrobienia, Urszula Zielińska i pan Sebastian Liszka. Komitet Lewicy, czyli komitet stworzony wspólnie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Roberta Biedronia i Lewicę Razem, który nie mam żadnych wątpliwości znajdzie się w przyszłym Sejmie, będzie proponował rozwiązania mające na celu przywrócenie stanu praworządności w Polsce. To jest jakby jeden z podstawowych punktów naszego programu. Te rozwiązania mają objąć przede wszystkim pakiet kilkunastu ustaw, wpisanych w określone kalendarium i ramy czasowe. Szczegóły tego planu Komitetu Lewicy będą podane w kampanii wyborczej, ale jeszcze nie w tym momencie. Ja na pewno mogę tylko zapewnić, i to też już ogłaszamy i o tym mówimy, że
winni deliktów konstytucyjnych zostaną postawieni przed Trybunałem Stanu. Zostanie rozdzielona funkcja prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Pytanie, czy oczywiście najpierw ustawą, a później być może powinna zostać wpisana do konstytucji, a jako niezależna prokuratura, może inne zasady wyboru. I ten proces przywracania praworządności na pewno potrwa jakiś czas. Wybrani zgodnie z prawem sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostaną do końca swoich kadencji. Wybrani niezgodnie z prawem jakby przestaną pełnić funkcję. Będzie to skomplikowany proces i on na pewno nie przebiegnie bez oporu. Jak silny będzie ten opór, no to zależy tylko od wyniku wyborów. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Dziękuję. Drugie pytanie w pewnym sensie jest uzupełniające do ostatniej wypowiedzi. Chciałabym zapytać o kwestię odpowiedzialności, rozliczenia i pojednania. Obecnie widzimy, że polskie społeczeństwo, wyborcy są bardzo spolaryzowani, jeśli chodzi o ocenę zmian, które zaszły w sądach i w innych gałęziach wymiaru sprawiedliwości. Również środowisko sędziowskie i prokuratorskie jest podzielone. Mamy przypadki, kiedy urzędnicy, ale też sędziowie, prokuratorzy są, co wynika z doniesień medialnych, oskarżani o nadużywanie swoich kompetencji albo niedziałanie zgodnie z literą prawa. Moje pytanie jest, jak powinien wyglądać proces rozliczeń i jak w tym procesie powinno wziąć udział również społeczeństwo? Pani Urszula Zielińska zaczyna. Proszę panów o założenie słuchawek. 3 minuty. Pani Urszula Zielińska odpowiada na pytania jako pierwsza. Tak, czy rozliczać, jak rozliczać jak najbardziej zgodnie z polskim prawem. Mamy konstytucję, mamy instytucję Trybunału Stanu, można się tutaj sprzeczać, czy ona jest do poprawy, czy ona działa, czy nie. Natomiast powinniśmy w momencie jakby przywróceniu niezależności sądom. To jest warunek pierwszy. Jak najbardziej rozliczyć osoby, które są inicjatorami tych zmian niekonstytucyjnych, wbrew prawu, które w Polsce zostały przeprowadzone w nocy w parlamencie, przepychane kolanem pod dyktando jednej osoby, prezesa Kaczyńskiego. Wiemy, kto za tym stoi. To jest też bardzo ważne, żeby rozliczyć właściwe osoby, czyli faktycznie osoby, które za tym stoją, a nie przypadkowych wykonawców. Jak najbardziej tam, gdzie odpowiada prezydent powinien ponieść odpowiedzialność. Tam, gdzie odpowiada prezes Kaczyński, on też musi ponieść odpowiedzialność za zmiany. Ważne jest przy tym, żeby przeprowadzić to w taki sposób, który nie tworzy dodatkowych, jeszcze głębszych podziałów w społeczeństwie, żeby tłumaczyć ludziom wokół nas, w jaki sposób próbuje się nas podzielić i że to jest mechanizm władzy, metoda dzieli rządź, której ulegliśmy przez ostatnie 3 lata i jesteśmy bardzo podzieleni. Bardzo ważne, żeby społeczeństwo jakby nie budowało tego głębszego podziału. Dziękuję bardzo. Pan Sebastian Liszka. Ja bym przestrzegał chyba tych wszystkich, którzy myślą, że proces przywracania praworządności, rozliczeń, pojednania czy tego wszystkiego, co może się wydarzyć po wyborach w październiku, potrwa szybko i że będzie można za pomocą jednej ustawy, jednej komisji, jakiegoś cudu, bym powiedział, przywrócić pewien stan, bo powrotu do stanu sprzed 2015 roku nie ma. To, co proponuje Komitet Lewicy, to przede wszystkim bardzo wnikliwe, stąd projekt i pomysł kilkunastu ustaw, które stopniowo wprowadzane jedna po drugiej budować będą po prostu przestrzeń, w której pewne nadużycia nie będą już tak potrzebne. Ja osobiście chętnie w przyszłym Sejmie zasiadłbym w takiej komisji powołanej do spraw wyjaśnienia okoliczności reformy edukacji, bo ona mi się wydaje jedną z najbardziej dewastujących i szkodliwych i absolutnie nieuzasadnionych spośród tych wszystkich różnych sytuacji, które PiS nam zafundował.
Co do odwołań do Komisji Sprawiedliwości i Pojednania, bo są też takie pomysły, żeby ona działała tak jak komisja w Republice Południowej Afryki. Myślę, że tu jakby trochę poszliśmy o most za daleko, jeśli chodzi o porównanie. I że chyba jednak te czasy, które mamy teraz, no nie przypominają tych z RPA. Co można zrobić jeszcze? No, wydaje mi się, że dużą rolę rzeczywiście może odegrać to, co robią wszystkie ruchy społeczne, oddolne, oficjalne, mniej oficjalne, co robicie państwo, co robi OKO.press Archiwum Oświatyńskiego. To jest właśnie archiwizowanie, to znaczy jakby rzetelne opracowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło. Ale też, jak mówię, bez pośpiechu chyba, bez jakby też z taką świadomością, że się robi coś, co niekoniecznie musi się zadziać tu i teraz. Choć też bardzo rozumiem tych, którzy dyszą wręcz rządzą zemsty i myślę, że takie zdanie tych osób też powinno być jakoś brane pod uwagę. Dziękuję bardzo. Paweł Kasprzak. Rozliczenia, przypomnę. Rozliczenia, tak. To jest problem trudny, który ma swoje tło i tym tłem jest polska wojna domowa, w której przy kolejnych przewagach któregoś z obozów amplituda tych wstrząsów rośnie, to było widać. Warto przypomnieć to, co z goryczą wypominano politykom dzisiejszej opozycji, że nie rozliczono Zbigniewa Ziobry na przykład przed Trybunałem Stanu w poprzedniej kadencji. Natomiast ten fakt rosnącej amplitudy wstrząsów politycznych i społecznych i co się przekłada na atmosferę społeczną, trzeba mieć zawsze w tyle głowy, jak się takie rzeczy rozważa. Niemniej jednak, jak ktoś śmie przysięgać na konstytucję, a przysięgali na konstytucję ci, którzy ją depczą dzisiaj, i przysięgać będą na konstytucję ci, którzy, daj Boże, będą mieli możliwość rozliczenia tych aktów wszystkich, to jest imperatyw, który każe bezwzględnie stosować odpowiedzialność za coś, co my już dawno temu nazywaliśmy zdradą stanu, bo ten, kto depcze polską konstytucję, ten dokonuje zamachu na państwo i zdradza ojczyznę całkiem po prostu. Więc to nie może ujść na sucho, natomiast to tworzy gigantyczny problem w tej atmosferze i w tej sytuacji, w której się Polska znalazła w tej wojnie domowej. Więc jakby bezwzględnym warunkiem powodzenia takiej operacji jest uzyskanie społecznej akceptacji dla wspólnie respektowanych reguł praworządności. Jest takie zdanie Saint-Gilles'a z Wielkiej Rewolucji Francuskiej o tym, że nie ma wolności dla wrogów wolności. On jest pozornie oczywiste, mimo tego całego paradoksu, ale Saint-Gilles to wykrzykiwał dopóki sam nie położył głowy na szafocie, jako wróg wolności. I to jest ten paradoks, który w Polsce trzeba rozstrzygnąć i to jest najtrudniejsze polskie zadanie. Ja przepraszam, po raz drugi już mówię, uciekając od kwestii czysto prawnych w politykę, tak? Ale właśnie kandyduję do Senatu, w którym te reguły praworządności z jednej strony, ale z drugiej strony takiej sprawiedliwości i pokoju społecznego, który koniecznie trzeba w Polsce osiągnąć, są naczelnymi zasadami, którym trzeba służyć całkiem po prostu. Zaledwie zdefiniowałem trudność. Dziękuję bardzo. Nasz wyborca, dziękuję. Refleksja czy pytanie kolejne? Wydaje mi się, że teraz warto porozmawiać o tym, jak zmienić wymiar sprawiedliwości, bo zgadzamy się wszyscy tutaj, że nie można wrócić do stanu sprzed 2015 roku. Też wyborcy w Polsce, tak wskazują badania sondażowe, chcieliby zmiany w sądach. Tych zmian tak naprawdę oczekują też przedstawiciele zawodów prawniczych, sędziowie, prokuratorzy. Jakie konkretne zmiany powinny zostać wprowadzone? Gdzie są największe bolączki obecnie wymiaru sprawiedliwości, oczywiście oprócz kwestii ustrojowych i praworządnościowych. Pierwszy odpowiada pan Sebastian. Teraz moja kolej jako pierwszego. Zapraszam państwa. Gdyby to ode mnie zależało, to znaczy, może inaczej, przypomnę, że to społeczne nastawienie i ocena wymiaru sprawiedliwości, którą Prawo i Sprawiedliwość posługiwało się również jako argumentem za reformą systemu, była na przykład przewlekłość postępowań, jakieś procedury ciągnące się przez długi czas. Ta sytuacja narastała latami.
A narastała latami między innymi dlatego, że gdzieś zapomniano w ciągu jakby tych złotych lat ciepłej wody w kranie o pracownikach wymiaru sprawiedliwości innych niż profesje prawnicze. Mamy olbrzymią ilość wakatów w sądach. Brakuje sekretarzy, posłańców, sekretarek, pracowników obsługi sądów. Wszystkich tych, którzy odciążają sędziów, czy przede wszystkim sędziów codziennej pracy. Pod Ministerstwem Sprawiedliwości trwała przez długi czas pikieta związkowców domagających się zmiany warunków zatrudnienia i zmiany warunków wynagradzania. To był taki jeden z najsmutniejszych, jakby zapomnianych protestów w Polsce ostatnich miesięcy, mam takie wrażenie. Więc na pewno zacząłbym od tego, że pracownicy obsługi sądów powinni dostać znaczące podwyżki płac. To jest jakby pierwszy warunek, jeżeli mamy w ogóle zacząć pracować i przywrócić również jakoś obywatelom, wysłać sygnał co do tego, że wymiar sprawiedliwości odzyskuje, czy poprawia się, no to od tego bym zaczął. Dalsze kroki oczywiście w porozumieniu z przedstawicielami zawodów prawniczych i tutaj jakby te gremia są liczne i znakomicie kompetentne. Pan Paweł Kasprzak. Czy te kierunki ustrojowych reform polskiego sądownictwa powinny być przedmiotem debaty z całą pewnością najpierw środowiskowej? Znaczy, myślę sobie, że trzeba zacząć ze środowisk prawniczych, w tym sędziowskich. Wiem, już nie chcąc wchodzić w szczegóły tych propozycji, że te środowiska są przygotowane. Były zresztą już dawno za poprzedniej kadencji. Głos tych środowisk niespecjalnie chętnie bywał wysłuchiwany przez rządzących polityków. Więc po pierwsze od tego wysłuchania należałoby zacząć. Ale po drugie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że znów, że wrócę do tych wątków, które stale podkreślam, jeszcze liczy się wola ludu. I ta wola ludu objawiała się ostatnio w całej swojej dzikości. Tak? Ten lud, generalnie rzecz biorąc, właśnie pozwolił obecnej władzy na to, by politycznie wskazywać sędziów itd. itd. Więc te podstawowe zasady powinny być wydebatowane przez opinię publiczną. Ta debata powinna być poważna i wreszcie powinna brać pod uwagę głos obywateli, również tych prawicowych, ponieważ nie są obywatelami tego samego państwa. Niezależnie od tego, jak przerażające opinie oni wypowiadają. Ale jak się słyszy o tym, że dobry wódz Kaczyński ma prawo wskazać palcem, kto jest dobrym, a kto złym sędzią, jak się słyszy powołania na przykład na, nie wiem, amerykańskie zasady, gdzie to politycy nominują sędziów, no to warto uzmysłowić parę prostych uzupełnień do tych zasad, które myślę sobie, że dla prawicowych wyborców też są zrozumiałe, okej, ale oni mają dożywotne kadencje. I raz wskazany jako właściwy sędzia staje się de facto niezawisły, nikt mu nie może zagrozić. Ale druga sprawa, którą wnosi pod ocenę publicznej opinii nasze akurat środowisko, to jest to, co nazywamy rozproszoną kontrolą konstytucyjności. Ja jestem dumny z tego, że mogę dzisiaj oświadczyć, że jako normę prawną myśmy to zdołali wprowadzić do publicznej świadomości. Kiedy zaczynaliśmy akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa, domagając się, by to sąd rozstrzygał, która ustawa jest konstytucyjna, a która nie, która wartość jest ważniejsza, to wtedy wszyscy moi znajomi prawnicy mówili, nie, to nie przejdzie, w Polsce mamy inną tradycję i to w ogóle nie jest korzystne rozwiązanie. Dzisiaj wszyscy oni nas bronią w sądach. Ale przede wszystkim dostaliśmy też kilka gorzkich lekcji. Tak? W zderzeniu z instytucjami państwa, taką instytucją państwa był do niedawna marszałek Kuściński na przykład, który jest autorem mojego wieloletniego zakazu wstępu na teren Sejmu, który, no ja sobie mówię, gdybym wygrał te wybory, a on jeszcze przez 2 lata obowiązuje, o ile pamiętam, to gwałci moje polityczne prawa. I ja muszę mieć prawnie zapisaną w Konstytucji, to już ma miejsce, ale to nie jest wykonane, gwarancję dochodzenia swoich bardzo podstawowych wolności obywatelskich i praw politycznych przed każdym sądem w Polsce. Dzisiaj tej decyzji Kuścińskiego, jak się przekonaliśmy boleśnie, nie ma jak zaskarżyć. Nie ma jak zaskarżyć decyzji nauczyciela, który niesprawiedliwie na przykład skrzywdzi w szkole moje dziecko. To również powinno być podległe kontroli sądowej. Tu jest jeszcze bardzo, bardzo wiele do zrobienia. My mamy cały pakiet postulatów, które właśnie tego dotyczą i które również przewidują istnienie całego szeregu ustaw tak zwanych organicznych. One przede wszystkim powinny dotyczyć praw człowieka, prawa aborcyjnego, praw socjalnych także, które powinny mieć ten specjalny status, który zabrania zmieniania ich zwykłą polityczną większością. No to nie może być tak na przykład, że prawo aborcyjne zależy od politycznej większości albo od chwilowego kaprysu biskupów. Raz dane musi wymagać większości co najmniej kwalifikowanej. Przepraszam.
Prosimy o odpowiedź panią Urszula Zielińska, Zieloni. Nie jestem ekspertką od prawa, powiem więc z punktu widzenia obywatelki, która spotyka się na co dzień z naszym polskim prawem i wymiarem sprawiedliwości w jakiś tam sposób. Trzy rzeczy. Po pierwsze dostępność, po drugie czas oczekiwania, po trzecie okresy przedawnienia. Jeśli chodzi o dostępność, dzisiaj w Polsce na przykład ofiary przemocy domowej muszą się same, nie mają wsparcia w tym, żeby dostać pomoc prawnika. Uważam, że państwo powinno tutaj być tym wsparciem. Jeśli chodzi o okresy przedawnienia, no to wiadomo, mowa była o tym i przed 2015 i one się jeszcze wydłużyły po 2015. Ja sama anegdotycznie opowiem, dostałam wezwanie do wyjaśnienia i później mandat za próbę blokowania zresztą z obywatelami legalnej demonstracji sprzed roku. Ja już praktycznie nie pamiętam, o co chodziło. Muszę sobie naprawdę odszukiwać. Znaczy pamiętam, to było NR oczywiście i chodziło o nienawistne, nacjonalistyczne okrzyki i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co się z tym wiąże, ale tak mówię jako anegdota. Chodzi o to, że ja jako obywatelka powinnam jednak szybciej, sądy powinny być w stanie szybciej na to reagować. Wiem, że to jest łatwe do powiedzenia, trudniejsze do realizacji. Trzecia rzecz to są okresy przedawnienia. Spotykam się na co dzień z problemami ludzi, którzy gdzieś, powiedzmy, konkretnie miasto Sokółka, wybudowano im bardzo niebezpieczną inwestycję w promieniu 100 metrów od osiedla, gdzie mieszka kilkaset osób. Nie mogli, jakby nie wiedzieli, że mogą zareagować w momencie budowy. Dzisiaj okres się już jakby reakcji przedawnił, także mogą tylko liczyć na nie. Sprawy takie mają ograniczoną jakby pomoc prawną, ograniczoną możliwość odwoływania się od tego, co de facto grozi im wybuchem na co dzień. I to są, myślę, trzy rzeczy, które tak obywatelsko moim zdaniem należy usprawnić. Wyborca. Powoli jest zdecydowane jeszcze jedno pytanie. Tak, teraz z ostatnim pytaniem przeniesiemy się na poziom europejski. Tak samo jak dyskusja o praworządności w Polsce rozgrywa się też na poziomie Unii Europejskiej, w Trybunale Sprawiedliwości, ale też w Komisji. Mamy teraz nową Komisję, czekamy na poznanie nazwisk komisarzy. Odbywa się dyskusja na temat wprowadzenia nowych mechanizmów w całej Unii Europejskiej, żeby nawzajem państwa monitorowały, jak jest w nich przestrzegana bądź nie praworządność. Istnieje też ryzyko, że zostaną wprowadzone mechanizmy sankcji, również sankcji finansowych. Chciałam zapytać, za jakim modelem monitorowania na poziomie europejskim powinna lobbować Polska? Paweł Kasprzak. Ja się zdecydowanie opowiadam, zwłaszcza w tej kwestii, w kwestii praworządności, za Unią Europejską rozumianą jako państwo, coś w tym rodzaju. Ja się czuję, i to tłumaczę, również jeśli mam takie okazje, a szukam i zdarzają mi się, tłumaczę to również prawicowcom, opowiadam się za tym, żeby istniał Trybunał, który jest ważnym sądem w Polsce, jest źródłem polskiego prawa i jest ważnym, i jego wyroki mają rangę najwyższą i są w Polsce obowiązujące. Ja się czuję wtedy bezpieczniej. No nawet jeśli jakaś oszalała polityczna większość, to się bez przerwy zdarza w demokracjach. Pogwałci moje bardzo podstawowe prawa, to w tej większej społeczności, jaką jest Unia Europejska, może istnieć silniejsza przez to instytucja, przed którą będę mógł się bronić. I co do praworządności, to ja bym zadbał zwłaszcza o to, żeby skrócić te procedury, one są koszmarnie długie. Ci na przykład emeryci służb mundurowych polskich objęci pisowską ustawą dezubekizacyjną niewątpliwie w Trybunałach Europejskich wszyscy powygrywają, tylko ciekawe, czy dożyją tych wyroków. To są tego typu dramatyczne sytuacje. Więc zdecydowanie tak, Unia Europejska powinna być
powinna solidarnie egzekwować na państwach członkowskich, takich jak Węgry i Polska, bezwzględnie respektowanie bardzo podstawowych zasad praworządności dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Tak całkiem po prostu. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź Urszula Zielińska. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest mój sąd i ja jestem szczególnie, doświadczywszy tego, co się działo w Polsce przez ostatnie 4 lata, nie mam cienia wątpliwości, chcę, żeby ten sąd działał jak najsprawniej, najlepiej, jeszcze sprawniej niż do tej pory i stawał w mojej obronie jako obywatelki, jeśli mój własny rząd krajowy łamie moje prawa. Co jest potrzebne, pokazała sprawa wycinki w Puszczy Białowieskiej bardzo dobrze praktycznie. Jedynym, co było w stanie powstrzymać nasz rząd przed ostatecznym zrujnowaniem jednego z najcenniejszych obszarów środowiska naturalnego w Europie, była groźba kar finansowych. Groźba już bardzo taka natychmiastowa. I w związku z tym praktyka pokazała, że to jest potrzebne. Co zatrzyma Kaczyńskiego, kolejnego Kaczyńskiego, co zatrzyma kolejnego Orbana? Tylko sprawnie działający choćby Trybunał i System Sprawiedliwości Europejski, który będzie mógł domagać się kar finansowych i najlepiej, który będzie mógł domagać się tego szybko i skutecznie. Także jak najbardziej. Można teraz zauważyć taką podwójną grę rządu. Z jednej strony jest to gra czy rządu, czy Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony jest to taka gra na próbę złagodzenia kontaktów z Komisją Europejską i wprowadzenia jakichś zasad i współpracy. Dowodem na to jest wysłanie jako kandydata na komisarza Janusza Wojciechowskiego, który jest jakby politykiem, nie tym wzbudzającym największe kontrowersje, nie jest tym wysoce politycznym kandydatem, jakim był niewątpliwie minister Krzysztof Szczerski. Więc tutaj jest jakiś sygnał właśnie zgody na tę tekę i na tę osobę. Z drugiej strony na przykład ostatnie ogłoszenie konkursów na sędziów Sądu Najwyższego, gdzie jakby wszyscy apelują, wszystkie środowiska apelują, zaczekajcie na wyrok Trybunału Sprawiedliwości. Jakby nie mianujcie kogoś, kto za chwilę okaże się po prostu niesłusznie mianowanym albo wzbudzającym kontrowersje kandydatem. Czyli to jest tak, no sygnał do elektoratu, twardego elektoratu jest wysyłany zapewne, że ani nie oddamy, ani pięści. No z drugiej strony gdzieś ta wielka polityka przecież się dzieje i ona też nas, też nas dotyczy. Myślę, że no, być może jeżeli PiS-owi nie uda się odebrać władzy, to być może będziemy przez lata po prostu w takiej sytuacji, w której jakby z jednej strony będzie prowadzona na krajowym podwórku właśnie taka sytuacja, ani guzika nie oddamy, a z drugiej w odniesieniu do Komisji Europejskiej na przykład będą ustępstwa. Co do sankcji i procedur, no na poziomie unijnym to musiałoby wymagać chyba jakby wyjątkowej sprawności organów europejskich, które będą miały problem z Brexitem, no i problem z nowym ułożeniem relacji. Tutaj Polska na pewno nie po tym jakby powrocie do takiego karolińskiego jądra Unii Europejskiej i do wyraźnego przesunięcia się polityki unijnej w stronę państw strefy euro, no została już w Europie drugiej prędkości i być może będzie tam po prostu tkwić kolejną dekadę. Oby nie. Dziękuję bardzo. Myślę, że już powoli, tak, decyzja? Tak, mogę podsumować krótko. Bardzo dziękuję wszystkim za wyczerpujące wypowiedzi. Jestem bardzo zaskoczona takim realizmem, jeżeli chodzi o kwestie zmian, naprawy wymiaru sprawiedliwości. Realizmem, który dotyczy nie tylko skomplikowania kwestii, które należy rozwiązać, ale też takiego horyzontu czasowego, który jest dosyć długi. I może to będzie zadanie na nie tylko jedną kadencję, ale na kolejne kadencje. Cieszy mnie też gotowość podejmowania konsultacji i oddania w dużej mierze merytorycznego aspektu tych reform osobom, które na co dzień zajmują się kwestiami prawnymi, ale z drugiej też gotowość do konsultacji ze społeczeństwem, bo to jest to, czego zabrakło w poprzednich latach i wydaje mi się, że to jest taka duża lekcja, którą odrobiliśmy, żeby spróbować stworzyć bardziej ludzki, przyjazny wymiar sprawiedliwości.
Widzę też w Państwa wypowiedziach postulaty ruchów obywatelskich. Czy to były ruchy związane z protestami kobiet, czy pracowników wymiaru sprawiedliwości, czy obywateli, którzy protestowali przeciwko łamaniu praw i wolności. I to też cieszy, że ich przekaz dociera do partii politycznych i że one na swój sposób jakoś próbują go inkorporować. No ale nie zdradzę, na kogo zagłosuję. Zachęcam Państwa do oddania głosu, do pójścia na wybory. Warto głosować. Ja mam do wyboru czwórkę kandydatów. Ale to zostawmy teraz tę chwilę na zagłosowanie. Bym proponował teraz, żebyście Państwo też przekonali tych, którzy nas słuchają. Słuchają nas internauci, którzy nasz gość, nasz wyborca podjął decyzję. Czy wszyscy przy komputerach, przy telewizorach w sieci już podjęli decyzję. Ja mam prośbę, macie Państwo 2 minuty dla siebie. 2 minuty Pani Urszulo, Urszula Zielińska, Zieloni. Dlaczego zagłosować na Panią? Postawcie krzyżyk przy moim nazwisku, Zielona Zielińska, łatwo zapamiętać. Jeśli wiecie, widzicie, jakie problemy nas, z jakimi problemami dzisiaj się mierzymy, to jest nie tylko problem z erozją demokracji i zagrożenie, autentyczne zagrożenie autorytaryzmem w kraju. Ale to jest też problem zmian i katastrofy klimatycznej, na której powstrzymanie mamy jakieś 10 do 12, może 15 do 20 lat, ale na pewno nie więcej. Więc jeżeli chcecie, żeby temat klimatu, temat czystego powietrza, temat śmieci, które nas zalewają, pojawiał się na mównicy sejmowej, żeby mówiono o suszy i jak ją rozwiązać, żeby mówiono o zalesianiu i o pochłanianiu emisji, żeby mówiono o tym, jak budować nowy, lepszy, zielony, zdrowy dla ludzi, przyjazny dla obywateli kraj na nowo, po tym koszmarze ostatnich 4 lat. Jestem, to jest moja misja, po to tu jestem, po to startuję. Mam doskonałą karierę, z której jestem w stanie zrezygnować właśnie po to, że to jest ostatni moment, żeby w naszym kraju poprawić sytuację społeczeństwa obywatelskiego, poprawić sytuację klimatu, poprawić sytuację środowiska. I jeśli też Wam to leży na sercu, jest Wam to bliskie, to ja się polecam. Dziękuję bardzo. Urszula Zielińska, Zieloni. Teraz poproszę o przekonanie, przekazanie informacji. Dlaczego na Pana głosować, Panie Sebastianie? Sebastian Liszka, Lewica, Wiosna z Warszawy. Dlaczego na Pana? Szanowni Państwo, kandyduję z Warszawy, dlatego że jak dobrze wszyscy wiemy, z Warszawy kandydują również liderzy list partyjnych, liderzy partii politycznych, którzy często zajęci są wielką polityką. Tymczasem w Sejmie brakuje głosu osób, które od lat związane są zarówno z działalnością na poziomie miasta, jak i aktywnością w organizacjach pozarządowych, pracą w instytucjach. I po prostu reprezentują też trochę młodsze pokolenie niż to, do którego widoku przywykliśmy w ostatnich latach w Sejmie. Warto, aby głos Warszawy i głos społeczności Warszawy, tej Warszawy progresywnej, Warszawy myślącej odważnie o przyszłości, miał swoją reprezentację w Sejmie. Między innymi dlatego kandyduję. Między innymi też dlatego zachęcam do głosu na Komitet Lewicy, bo Komitet Lewicy jest, wydaje mi się, jedynym komitetem, który przedstawi w tej kampanii wyborczej kompleksową wizję rozwoju Polski na najbliższe kilkanaście lat. Wizję, która uwzględnia dwie wielkie bolączki. Z jednej strony niedomaganie państwa, to, że państwo się zwija, państwo ucieka ze swoich podstawowych funkcji, oddając je po prostu handlarzom czy wolnemu rynkowi. Zwija się z edukacji, zwija się z ochrony zdrowia, zwija się z zabezpieczenia emerytalnego, zabezpieczenia na starość, z opieki społecznej. Z jednej strony, a z drugiej strony państwo, które ingeruje zbyt mocno w życie prywatne również, ale również życie i poczucie wolności, sprawczości obywateli. Na to nie ma zgody. Lewica proponuje inwestycje w człowieka i tej obietnicy zamierzamy dotrzymać. Dziękuję. Sebastian Liszka, Lewica, Wiosna z Warszawy. Paweł Kasprzak, kandydat na senatora z Warszawy. No ja mam pewnie najtrudniejsze zadanie, ponieważ jestem reprezentantem ruchu Obywatele RP, który jest ruchem
obrony podstawowych wartości konstytucyjnych i praw człowieka. I nam wolno, do tego jesteśmy powołani, być strażnikiem reguł demokratycznej, politycznej gry, a nie jej uczestnikiem. W związku z tym nie jest naszą rolą kandydowanie na ogół. Senat jednak jest powołany do tych samych zadań. Tych zadań od bardzo wielu lat nie spełnia. Więc tych dwóch izb polskiego parlamentu, akurat Senat, nadaje się do takiej funkcji, którą z reguły przypisuje się również obywatelskim watchdogom. Ale istnieje drugi powód i drugi ogromny problem, który mieliśmy z tym kandydowaniem, ponieważ Koalicja Obywatelska wysunęła tutaj swojego kandydata. Ja kandyduję z tego samego okręgu, z którego Koalicja Obywatelska wystawia Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Traktujemy ten dyktat jako policzek dla demokracji. A to nie jest ktoś, abstrahując od poglądów, mam skrajnie różne poglądy od tego skądinąd w niektórych kwestiach zasłużonego człowieka. Przede wszystkim w wyborach ostatnich samorządowych w Warszawie wygrał Rafał Trzaskowski, którego osobowość, poglądy, wartości, postawa, wszystko jest odwrotnością tego, co prezentuje Kazimierz Michał Ujazdowski. Chcę dać warszawiakom wybór. Uważam, że w tym plebiscycie, w tej wojnie, o której już tutaj mówiłem, przeciwko PiS-owi, która zmusza nas do tego, żeby iść szerokim frontem i wystawić w wyborach do Sejmu jednego kandydata na jedno miejsce przeciw PiS, w wyborze tego kandydata wyborcy muszą koniecznie uczestniczyć. To nie może być deal zawarty w zamkniętych gabinetach partyjnych liderów. To musi być świadoma i zrozumiała dla wyborców decyzja. To dlatego kandyduję. Kandyduję po to, by dać wybór warszawiakom. Wszystkich wartości, o których pełne gęby frazesów mają wszyscy występujący w wyborach, wszystkich tych wartości ja broniłem własnym ciałem. Paweł Kasprzak, kandydat na senatora z Warszawy. Ostatni nasz gość, a teraz nadszedł ten moment, no zacznijmy wybory wreszcie, nasze prawybory, do których cały ten program jest zorganizowany, nasza urna wyborcza. Otworzymy ją być może w dniu wyborów. Prosimy, to ja podam urnę wyborczą. Brawo. Bardzo dziękuję, proszę Państwa, bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Za dzisiejsze spotkanie, nasze bardzo pouczające rozmowy o prawie, wysłuchanie naszych kandydatów. Bardzo wiele się można dowiedzieć dzięki temu programowi, dzięki tym wypowiedziom nieprzerywanym, dzięki temu, że Państwo nie polemizujecie, a przedstawiacie swoje poglądy czy poglądy swoich partii. Następny program będzie poświęcony szkole. Poczekamy na rozpoczęcie roku szkolnego i będziemy rozmawiać o tym, co trzeba zrobić, żeby uratować system edukacji, żeby nasze dzieci mogły się uczyć w przyjaznych, bezpiecznych, spokojnych szkołach, żeby nasze dzieci dobrze się uczyły, a nauczyciele, żeby z radością przychodzili do pracy. O tym będzie następny nasz program. Zapraszam wszystkich wyborców, którzy chcą posłuchać o tym, co mają partie polityczne do powiedzenia, jeśli chodzi o przyszłość systemu edukacji. Dziękuję bardzo wszystkim za obecność. Gorące brawa dla naszego wyborcy, za wybór. Gorące brawa dla uczestników.